Gdzie to może być? Więcej pieniędzy, człowieku. Fuck! O! Nie! A! No, dawaj to! Ale nie daj użyć, biznes plan rozpisz i musisz. Ludzie jak jeny wiedzą cię, kiedy odniesiesz sukces. Oczy trzymacie za plecami, chcecie widzieć w trumnie. Dlatego syn o tak okrutny. Zdził mi się pierdolony koszmar. Te czarne sny. Siema, jestem Marek i dzisiaj zrobimy sobie prawdziwe igrzyska i wielką walkę o pieniądze. Przygotowałem sobie tutaj 10 tysięcy złotych w banknotach po 200 złotych, które schowam w tym domu, w ogrodzie, może w lesie, gdzie jeszcze, zastanowię się. Ale nie zależy nam na tym, żeby uczestnicy, których mam czterech typów, którzy są łasi na pieniądze i są biedni, będą dzisiaj szukali. Zależy nam na walce, ponieważ te pieniądze będą przede wszystkim umieszczone w łatwo widocznych i dostępnych miejscach. No i zobaczcie, na przykład tutaj, na pierwszy rzut oka widać chyba to 200 zł. No i dwóch zobaczy i będzie bitka o 200 zł. Tutaj sobie też schowałem. Są to mega łatwo dostępne miejsca. A za kamerą jest dzisiaj brat kamerzysty, ponieważ ten właściwy kamerzysta, którego znacie, okazał się frajerem i szują, dlatego nie nagrywa tego filmu, ale oczywiście będzie w nim występował. Myślę, że brat kamerzysty jest zdecydowanie lepszy od tamtego frajera, tak? Dokładnie, cześć Mareczku. Także zapiszmy sobie jeszcze na ścianę prestiżu bot 2, napisane odręcznie, jeszcze lepszej jakości. I za chwilę go tutaj sobie powieszę. Także zaczynamy chować pieniądze. Co tutaj mamy, no? Chociażby taką wagę. Przezroczysta waga. No trzeba być debilem, żeby tego nie zauważyć. Myślę, żeby zrobić tak, że połowę umieścimy w łatwo dostępnych miejscach, a drugą połowę schowamy tak, żeby już ciężej było znaleźć. Może umieścimy sobie pod dywanem. To niby takie oczywiste miejsce, a w sumie jest. No to cóż, dołożymy drugie. Albo po drugiej stronie dywanu. O, to będzie dobre. Będę miał bekę jak debile. Znajdą tylko to jedno. Do świetnika można wrzucić. To na 100% olejnik będzie tutaj grzebał. Tam klej jest? Jakimś śmieciarzem. Nie, no są burgery z poprzedniego odcinka, z tego co widzę. To co? My chowamy te pieniądze, nagramy wam co nieco gdzie chowamy i zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o miejsca, które to robiliśmy wcześniej, to tutaj pod fotelem, tutaj w bucie. Tak, w bucie jest, w tym świeżaku zasranym. Może jeszcze go obrócę. Pod fajkami. Gdzie to było? Dobra, nie ma. Damy jeszcze jedną stówę. Fajka będzie. I fajki tak obrócimy. Dalej, tutaj jest. No i teraz myślę, żeby zacząć takie ciężej dostępne miejsca. Zobaczmy, kto będzie frajerem i kto zacznie grzebać w szafkach. Damy sobie tutaj stówkę. Ty, da się tutaj włożyć do tego napędu? Musiałbyś włączyć prąd chyba. No da się, no zobacz. O, teraz obrócę. Jeżeli nie wypadnie, to jest. No, ciężej widoczne na pewno. Dobra, dalej. Zakominek. No to nie będzie takie łatwe. Damy sobie tutaj na górę. Niewidoczne na pierwszy rzut oka. Może my to wszystko zrobimy sobie w przyspieszonym tempie, żeby po prostu nie zanudzać. Dobra, także myślę, że ten poziom mamy skończony. Mniej więcej tyle damy sobie na piętro. Zgadza się? Tak. Także przejdźmy do góry. Debile, chodźcie! Już, masz tak? Chodź tu! Dawaj ten smal! To są pieniądze! Dawaj, dawaj! O! Nie, to już możemy? No już możecie. To już znalazłem dwie stówki. Nie, ale już możemy? No już możecie. Ale nie, nie, nie! Masz klej, masz klej za to, masz klej! Masz klej, masz klej! Klej, tu śmietanie! Dawaj, klej, masz klej zamiast. A co, bitka o pieniądze? Tu na pewno gdzieś są pieniądze. Wszystkie szafka? Nie wiem! Olejnik, co ty robisz? Trąb zemolu jest cały. A ty ile masz? Nie! Dawajcie to przesunąć. On ma 6 stów! Jak nie! Dawaj to! No co? On ma 6 stów! Dawaj to pieniądze! 6 stów ma! Dawaj to! Zostawcie mnie! Dawaj to! Dawaj! No zostawcie! Dawaj to! No co to ma być, Marek? Co to się dzieje, Marek? Igrzyska! No pomóż nam, no! Ale to miało być uczciwe! No puść to! No to jest uczciwe! No to są jaja jakieś! No to macie zbierać kasę! Ale co to ma być? Co oni mi okradają? Dobra, ja biorę telefon! Dlaczego oni mnie okradli? Nie wiem. Znaczy próbowali. No tak, weź dalej szukać, szukać, dawaj! Ile olejnik masz? Dwie stówy. Olejnik ma dwie stówy! Co? Dwie stówy ma! Nie! Jajka, jajka, jajka. O, znalazł! Znalazł, super! Co się dzieje? Ile masz? Cztery stówki. No nie. Dobra. Moje rolety! No tu nic nie ma, dopiero dwie stówy mam znalazł. Co ty? Co? Marek na pewno przesuje mu. Czekaj, kurde. Ale to świetnie tutaj zrobiliście. Gdzie to może być? Więcej pieniędzy, człowieku.
Siedź, Paczek! No ja pier... To miało być uczciwe, no co wy robicie? Wyrwaliście mi pieniądze normalnie z ręki. A ile masz? Nie wiem, sam z policji. On ma dużo pieniędzy! Widzicie? Dobra, weź to ode mnie odwalcie. Albo gram uczciwie. No to jest uczciwie. Poszarpaliście mnie za pieniądze? To jest uczciwe? A były jakieś zasady mówione? O, biedniówki! Ty poczekaj. Ale dzicz, ja nie mogę. Ej, to jest moja bluza! Ty! Dawajcie, przesuniemy to łóżko. Ale na pół się dzielimy. Nie! Nie przesuwaj, idioto! Nie, to stop! Odwalasz! Stop! Nie! Nie liście, nie zawolujcie, zostaw to! Co ty robisz? Weź to na miejsce! Co? Nie, tutaj nie ma! Nie ma, ty. No zniszczycie wszystko. Z drugą stronę nawet. No wszystko zniszczone. 5 złotych! Ale to nie moje, ja nie chowałem tego. Jest jaki to jest syf. Dobra, człowieku. Gdzieś są jeszcze, weź pod stół. Ty dwa! Ty, a ten portfel nie rozsyczał? Nie! Na pewno? Nie! Ale co ty mój portfel rusza? Co ty człowieku? To twój? No ale nie, to ja go znalazłem! Zostaw! No, ale portfel też się liczy. Moje, no. Ile tam jest? Zostaw, oddawaj pieniądze. Ale to jest kradzież zwykła. 400 zł. No nie no, rzeczywiście mieli szukać. No gra to gra. No mogłeś schować. Portfel? No ja już mam swój telefon. Portfel. Dobra, bo popijesz człowieku. O, dwie stuneć! Elegancko. Kiblu jest, jak coś! No wyjdź! Na lampa! No wyjdź, przestań! Podzielimy się, no! Co ty to znalazł? Nie. W tym gównie do wkładania. Co za złodziej! Ja! Szukajcie, szukajcie. Tutaj będą. Z zagrzejnikami patrzcie. Zagrzejnikiem. Albo buta gdzieś. Nie ma. Ile jeszcze zostało kaszery? Co ty? Nic. Dobra, to jest ta pożyt pod hotel, pod gdzie? Hotel. O, ten obrotowy poszedł tam. Gdzie? Ej! Gdzie? Weź tutaj zaś. Nie ma. Zasłony, zasłony. Ty, brat. Patrz, słuchaj. Czemu podpowiadaj? Ej, na zewnątrz jest? Nie. Nie podpowiadaj mu. Jak to nie? No, nie? No mów, dobra, mów. Muszę podpowiedzieć. Mów. Ale odejdźcie. Nie. Odejdźcie. No nie, bo ja wszystkim. No dobra. Co, masz coś do ten fotel czarny, obracany. Co? To ty już wziął. A nie ma, ja tam już byłem. Wziąłeś stąd? Nie ma. Kurwa. Marek wygrał. Ej, zostaw. Co? Co mnie? Wiesz, ja to, wiesz, nie mam nawet. Nie. Dawaj. Zabrali pieniądze. Ty, czekaj, na pół. Na pół. Bezpuszę. Tylko nie przeżyj. Ale robię to. Całe. Potem się rozliczymy. No dobra. Po sztuce. Gdzie są pieniądze? Ej, szofer. A są jeszcze, szofer, są jeszcze. On ma. Zostawcie go! Ej, dawaj go! Co ty robisz? On ma, ja nie mam żadnych pieniędzy. Dawaj. Telefon. Olej mi się. Dawaj. Dobra, zostawcie go, no ludzie. Mam kamerę. Jest. O kurde. Marek, to już jest chore. Ej, no co wy robicie? To jest kradzież zwykła. Dobra, macie, ale nie będzie. To jest zwykła kradzież. Ja to kradzież. No okradliście go w tym ale momencie. Ale zobacz, na dole był? Pieniądze. Okradliście go w ale tym na momencie. Dole był człowiek. Ale okradliście go w tym momencie. Słuchaj, był na dole? Wyjęliście mu to z kieszeni, okradliście go w tym momencie. Ja okradliśmy go. Okradliście go. Ja mu wyjmowałem? Dlaczego go okradliście? Nikt go nie okradł. To jeden go śmiał, drugi. Nie no Marek, to trzeba zgłosić gdzieś, no to co to ma być? Ale to jest gra. O, jeszcze dwie stówki. Marek, no ja bym to zgłosił na twoje miejsce, czy oni ci okradli? Nie wiem, nie liczyłem jeszcze, ale no troszkę się tego uzbierało. Olejnik! Marek, ja bym to zgłosił gdzieś, nie, to jest zwykła kradzież. Co mam zgłaszać? No nie, miałem to zgłosić, no znasz, no okradli, cię normalnie się okradli. 4000. Gdzie mam to zgłosić? Ale nic nie ma, Marek. Jest, to uważaj. No okradli cię, no. Czekaj. Uważaj. Kamerzysta, jesteś przeciwko nam albo z nami, więc spadłeś z kasy. Zostaw to, dawaj. Człowieku, ja zrobiłem to uczciwie, ty jesteś... Ja też! Okradłeś go, człowieku! Ja pokradłem, no taka gra! Jaka gra? No mamy wziąć pieniądze, które się tutaj znajdują. A jak się znajdą, to w jego kieszeni, to się znajdą gdzieś. Ty dwa i dawajcie go! Dawaj! Dawaj go! Jeszcze sobie coś pieniądze. Nie biorę udziału w takim gównie. Jesteście popi***roleni złodzieje i p***ane. Udało się. P***rolone złodzieje, p***. Nikt do domu wpuszczasz w ogóle. Ja nikt do domu wpuszczasz. No to zwykłe złodzieje. Ja uczciwie. Jakie złodzieje? Wszystko legalnie. Także za chwilę podliczymy sobie to, ile ma pieniędzy. A wy jeszcze możecie poszukać tego, czego nie znaleźliście. A są jeszcze nie? Są. Jak zajdziecie wszystko, to podliczymy.
Okej, także za chwilę zaczynamy drugą rundę, a wy sprzątajcie to. Ty nie musisz, wy sprzątajcie. A czemu ja mam to sprzątać? Jak się nazywasz? Ale... Służący Błażej, a ty służący Olejnik. Nie, zatem... Tomek Olejnik. To ma dla ciebie niespodziankę. Dzisiaj sprzątaj! Jaguara. Sprzątaj! Ja? Nie, ty nie! Słuchaj, no. Tu masz 200 zł i posprzątaj. To, to ty chodź. Dasz 400 w kieszeni. Brawo, chodź. Kurde, okradę, teraz rozdaję pieniądze. No sprzątać! No okradłeś go, człowieku! Nie okradłem, tu le... Po pierwsze, tu nie wyprzestrzę. Ej, kamerzysta! Jesteś tu, czy cię nie ma? Ale Marek, nie nagrywaj tego. Co? Nie nagrywaj tego. Ale czemu ty uciekłeś? Po człowieku, inaczej ustalaliśmy. Miało być 4000, tak jesteśmy 10 koła w plecy. Oni cię chyba w tym momencie okradli i spieprzyli cały film, rozumiesz? I inaczej miał film wyglądać. No to możemy po stówce dać teraz. Co po stówce? Zamiast 200 na kolejną. Nie, Marek, nie kontynuujemy tego filmu. Miało być 4000 do wygrania, tak? Nie tak jak na filmie. Nie, no, 4000 koła tego. 4 koła miało być do wygrania. No. I zobacz, co oni zrobili. Zwyczajnie cię okradli jak zwykli złodzieje. Wyrwali ci to z kieszeni. I że ty takie coś pozwalasz, no to jest już troszeczkę przegięcie, nie? Że pozwalasz na, żeby cię okradali w własnym domu. No, Marek, zastanów się, na serio. 10 tysięcy na film? No to więcej by wyszło, jakbyśmy mieli robić kolejne rundy. Marek, ja mówię na poważnie, nie do filmu. To nie jest serial, okradli cię na 10 tysięcy złotych. No to zwierzęta, no co zrobisz? Nie mają, no to muszą. Serial, życie prywatne, tak? 10 tysięcy złotych, Marek, wiesz, ile to jest kasy? Na 10 tysięcy złotych w tym momencie zrali cię na 10 tysięcy złotych. No czy na takie coś możemy zezwolić? Idą tu. No zastanów się, człowieku. Dobra, wyjdźcie, druga runda! Wyjdź stąd! Wyjdźcie stąd! Druga runda! Wyjdźcie stąd! Druga runda! Wyjdźcie stąd! Wyjdźcie stąd! Mówię wam na poważnie, wyjdźcie stąd! Wyjdźcie z tego pokoju! Wyjdźcie z tego pokoju! No właśnie! Wyjdźcie z tego pokoju! To w sumie on ma rację, bo ja nie zwróciłem uwagi, ile to jest pieniędzy. Wy okradliście mnie na 10 tysięcy. Ty dałeś taką grę, że 10 tysięcy kłopotów. Ale wy wyjęliście mi 6 tysięcy z kieszeni. Tak? A ile mamy pieniędzy? Policzymy, może zobaczymy. Miało być 10 tysięcy w puli. Ile jest? Wyjęliście mu to z kieszeni, no tak, ale ludzie. Mieliśmy robić to na 3 rundy. W pierwszej miało być. A kto by to powiedział? Nikt tak nie powiedział. Ja słyszałem tylko. A w trzeciej miało być 2. To co w domu to nasze, tak? Wyjdźcie, wyjdźcie z tego pokoju, rozumiecie? Wyjdźcie stąd. A kolejna runda będzie. Bo teraz serio. No dobra, to drugą rundę lecimy, tak? Dobra, nie, to nawet wyjmy drugiej rundy. Wyjdźcie stąd. Jezu, jakie spruty lecą. Już, wyjdźcie stąd. Jakbyście byli uczciwi, to byście oddali. Nie, nagrywaliśmy po prostu... 6 tysięcy mu wyciągnęliście z kieszeni. 6 tysięcy mógł mieć więcej niż pierdolę. Właśnie no, ale taka była gra, ja... Dobra, chodźcie, idziemy. Trochę nie fair, trochę nie, wy nie fair się zachowaliście. Ale ja nic nie wyciągnąłem, człowieku, ty. Czy ja to wyciągałem? Uważaj teraz na świętoszka, chcę wyjść. Kurde, nie, no, najlepsza. Ale taka była gra, regulaminu nie podpisałeś żadnego, więc no. Dobra, wyjdźcie stąd. Więc to już nasze. Dobra, miała być zabawa, to ja się truję. Ja bym do domu ich nie puszczał, nie? To już jest lekkie przegięcie. Uważasz, Marek? No nie wiem, no co mam o tym myśleć. No to no, kto? To zwykła kradzież. No co ty o tym sądzisz? No widziałeś to. Słabo, słabo w chuj. Nie wiem, kończ ten film, musimy jakoś to załatwić, nie? Bo tak nie będzie. No to co, ja idę ściągać te 6 koła, tak? No nie wiem, trzeba odzyskać od nich, no przecież to, jak ty sobie to wyobrażasz? Znaczy tak czy inaczej to było, teoretycznie te 10 tysięcy, tylko rozłożone na nasze rundy, ale... No, nie, Marek. Spieszyli cały film, tak? Po pierwsze, ja bym znalazł trochę kasy, to jest po pierwsze i nie poszłoby na koszta. Po drugie, wiesz doskonale, że bym znalazł kasę, tak? Więc po prostu okradnij. Okradnij mi jeszcze kasę wyrwali, widziałeś, że mnie podduszali normalnie jak zwierzęta. Jak zwierzęta. I to nie do filmu, nie do filmu. Właśnie wymknęło to spod kontroli, bo zobacz co pieniądze zrobią z ludźmi. To 2,5 tysiąca do tyłu by było. No dobra, no to ja idę jakoś odzyskać.